Hej, dzisiaj znów, a raczej teraz, bo to dzisiaj już jeden film był, ale znowu odcinek trochę bardziej merytoryczny. Tym razem zrobimy sobie odcinek o holo ze Sztokholmu, tak jak już wcześniej było o kapsułach z Antwerpu, tak teraz właśnie holo ze Sztokholmu bierzemy jako obiekt przewałkowania. O moich zakupach nowych związanych z nimi to może nie w tym odcinku, ale... To co będziemy dzisiaj robić, to omawiać sobie hologramy. Na samym początku spojrzałbym na Movistar Riders. Akurat mouse bym zostawił w tym sensie, bo wydaje mi się być mm, takie. Nie za bardzo schematyczne. W sensie nie jestem w stanie dosłownie powiedzieć, co się dzieje na mouse. Rozumiem zwiększenie się popytu. Tak, okej, okay, możemy to tak sobie nazywać. E, e, ewentualnie jakieś podbitki, oczywiście, jeżeli chodzi o małs. Szczerze, gdybym ja miał robić dywersyfikację na jakimś dużym ekwipunku, to bym pewnie chciał mieć to małs kupione za jakieś 180 zł. E, ale mówię, jako forma dywersyfikacji, a nie jako forma tak, jakby inwestycji. Ale skupmy się dzisiaj na tych rzeczach, które są ciekawsze. Czyli właśnie, zaczynając od movie Star Riders, które no w pewnym sensie cały czas lecą w dół, przechodząc przez Pain, który tak samo non-stop jest na tej, bym powiedział, na tej tendencji spadkowej, dalej uderzając do czegoś, co mnie osobiście bardzo zaskakuje, czyli do Astralis, no i przez tak naprawdę większość tych hologramów, tak jak na przykład Big i tak dalej. Pytanie moje jest następujące, to jest taka moja myśl, ja ogólnie jak sami wiecie, ci którzy mnie oglądają wiedzą, że ja tylko rzucam myśli na rynku Steam, a to co wy z nimi robicie to jest już wasza inicjatywa. Ja jedynie co to pokazuję wam co się dzieje w danym segmencie na rynku Steam. I ogólnie wydaje mi się, że Stockholm zaczyna bardzo dużą tak jakby serię spadków. W sensie to, to naprawdę zaczyna wyglądać, według mnie, ciekawie. I zastanawiam się, bo według mnie w długoterminowej perspektywie są dzisiaj już naklejki, które warto kupować na, na e, zleceniach, za w krótkoterminowej perspektywie jest to trochę cięższe, nie? Bo to, że coś dzisiaj kupicie, to nie oznacza, że za miesiąc na tym zarobicie. Na Sztokholmie, nawet jeżeli kupicie na giga zleceniu. Ale zastanawiam się, czy na przykład... Tak jak ja rozumiem rynek Steam. Ja rozumiem rynek Steam w ten sposób, że jeżeli jakaś naklejka miała jakiś swój pik, to oznacza, że istnieje zestaw zachowań, które muszą się wydarzyć, żeby dany przedmiot kosztował tyle. I jeżeli on się powtórzy, bądź bardzo podobne czynniki zostaną spełnione, to cena też się powtórzy. Tak rozumiem rynek Steam. Nie wiem na ile jest to poprawne, ale to jest mój sposób rozumienia rynku Steam. I według tego rozumienia, e, o, oczywiście, jeżeli ktoś ogląda ten kanał, to znaczy nawet jeżeli nie oglądacie, możecie zobaczyć, co się działo 24 stycznia. Jest, cofnąć się do 24 stycznia na kanale, ponieważ filmy są tutaj codziennie, i zobaczyć, co się działo 24 stycznia, co się działo 2 lutego, e, na przykład na takim Astralis, nie? I oszacować, jakie są szanse na to. Że takie same wydarzenia jak wtedy wydarzą się w przyszłości na Astralis. Nie? W ten sposób sobie można do tego podejść. No, i w ten oto sposób można przy okazji wydedukować, czy ta cena, która jest dzisiaj, jest adekwatna, czy nie jest adekwatna do jakichś możliwych wydarzeń w przyszłości. Zwracam na to uwagę, ponieważ wydaje mi się, że. Czy są to dołki? Nie powiedziałem tego. Czy są to ceny, tak jakby, które nigdy nie zostaną przebite? Uważam, że całkowicie nie. I osobiście rozważałbym inwestycje, czy to w Movistar Riders, czy to w Pain, czy właśnie we wcześniej wspomniane Astralis, czy na przykład w Big i tak dalej, i tak dalej, ponieważ wydaje mi się, że dzisiejsze ceny zostaną kiedyś przebite. Nie, że, że po prostu one zostaną kiedyś przebite. Nie mówię, że w krótkoterminowym rozrachunku, bo nie, nie jest to akurat. E, nie, nie uważam, tak. E, ale tutaj właśnie polecam Wam się zacząć tym bardziej interesować w sensie śledzić te spadki. No bo po prostu, jeżeli te spadki gdzieś tam będą dalej kontynuowane, to dojdziemy do momentu, kiedy będzie musiała spadać kapsuła no bo mimo wszystko, jeżeli spadają hologramy, to będzie musiała w końcu spadać kapsuła i jeżeli kapsuły nie zaczną spadać, no to będzie to po prostu pretekst do tego, że za chwilę te hologramy będą musiały się podnieść, nie? Więc tutaj też akurat polecam cały Sztokholm obserwować, jeżeli chodzi o hologramy, ponieważ po prostu może tu się zdarzyć dużo takich, bym powiedział, zdarzeń, które będą korzystnie wpływały na ceny. To na tyle. Trzymajcie się i hej!